Niektórzy mówią, że niby nie ma. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Pixel, a to jest PS Piątek, już trzeci i wraz ze mną jest mój współprowadzący, czyli... Pomidorowy.pl, siemano. No i pewnie nikt tego nie ogląda, aczkolwiek jest fajnie, bo później... Przerwę ci na chwilkę, że ja zrobiłem u siebie taką reklamę, żeby ktoś z moich widzów wbił do nas na live, a dałem nawet linka. Wiem, widziałem. Więc nie wiem, może ktoś wejdzie. Wiadomo, że obsuwa była o pół godziny nasz, no ale no dobra, może ktoś wejdzie. Jezu, problemy techniczne. No, każdy mi raczej zrozumie. Pewnie jutro też się spóźnię, bo jutro o 18 ciskam. No, ja to będę oglądał. No chyba, że też będziesz chciał wbić, no nie wiem. Dobra. To w ogóle wiedziałeś, że ten gość od Crash Bandicoot Returns to strasznie teraz się z tym soundtrackiem. Tak? No, wywalił chyba z 3 piosenki, tak mi się zdaje. Czy tam 5 nawet. Dobra, a teraz ciekawostka dla widzów, którzy ode mnie przyszli. Mam nadzieję, że ktoś przyszedł. Więc podczas tej mojej przerwy udało mi się przygotować informacyjnie do Let's Playa ze Spyro. Mam już wszystko przygotowane w Wordzie, mam nawet teksty przygotowane, ponieważ jeżeli nie wiecie, to Spyro będzie pierwszym Let's Playem z napisami. Tak, Spyro będzie pierwszym Let's Playem z napisami. Mam już wszystkie scenki przygotowane do każdego smoku. Do każdego ze smoków, tylko co mnie denerwuje dosyć, to jest to, że 90% smoków zawsze ci odpowiada: dzięki, że mnie uratowałeś, Spyro. I to wszystko. Wiesz, to powinien się cieszyć. No w sumie też nie muszę, nie wiadomo jak się bawić z tym, ale co jedynie muszę czcionkę odpowiednio mi kolor wstawić, ale to już nie będzie problem. Dobra, chwilę, ogarnięcie się ze sterowaniem. Dobra, już mogę ruszać. Ale Spyro 1 ma przepiękny soundtrack, przesłuchałem się cały. Nie ma żadnej mojej nieulubionej nutki. Spyro 1 ma najlepszy soundtrack. Zrobiłem kolesia skrzynką, ale jestem z siebie dumny. Ojej. I to jakie ojej, o kurde. W ogóle tak ci powiem taką dzisiaj sytuację, co miałem w ogóle, ponieważ wiesz, że ogólnie przesunął się dzień Wagarowicza, że jutro jest podobno, nie? No, jutro jest dzień No i z tego powodu właśnie, jako że wszyscy zostali w szkole na pewnym przedmiocie, który jest u mnie przedsiębiorczość, no to pani powiedziała, bo mieliśmy dzisiaj sprawdzian i ogólnie się wczoraj na niego nawet uczyłem, no dobra, zagrałem sobie z 2 godziny na kompie, się prawie w ogóle nie uczyłem i powiedziała do nas takie coś. No to możecie sobie wziąć podręcznik i pytania z podręcznika. Wszyscy oczywiście przepisali i wszyscy piąteczki dostali. To trzeba mieć kurde szczęście, nie? I z historii to samo dzisiaj było. 6 osób wow. Było. No, co się stało? Zaczęli mnie atakować. Od razu jak weszłem. Nie mogą powiedzieć, że nie, przepraszam, my się tutaj ubieramy czy coś. Tylko od razu nawalać. Chamstwo się szerzy. Ale muszę powiedzieć, że dzisiejszy dzień był spoko. 2 piątki, 2 czwórki, no, 1 dwójka. O Jezus Maria. Ej Maciek, dobrze się czujesz? Maciek, ej wstań. Maciek, ty nie masz nóg, okej. Okay. To nie wstawaj. Właśnie wstawaj. Teraz ty mi przypomniałeś jedną rzecz, ponieważ nie wiem czemu, dosyć często ludzie mylą moje imię z Maćkiem. Mówię, kurde, ale ja mam Michał, nie Maciek, nie, no Maciek. Kurde, ja nawet nie pasuję do takiego imienia. Maciek, nie, zaraz, nie masz nóg. Podaj rękę. Ręce masz. Podaję ci. Nie, dobra. Siedź tak sobie na klęczkach, módl się. A właśnie tak się ten... Ci powiem, że ostatnio sobie zacząłem dosyć często pykać na PS3 i udało mi się całą trylogię Crasha przejść i Team Racing na PS3. I właściwie taka mała informacja, ponieważ dosyć się często użalałem nad tym, że podobno ja miałem zarysowaną płytę z Raymanem 1, więc jest to, że tak powiem, naprawione, ponieważ
To był, że tak powiem, pomyliłem płyty. Rayman 1 jest cały w dobrym komplecie i nie muszę go kupować na PSN-ie, ponieważ mam platynową płytkę, więc odpalam na PS3 i cisnę. Tylko te platynowe działają, czy po prostu każda gra z PS1 ci Każda działa? na PS1 działa. A na Tylko miałem PS2 akurat. nie. Jaka to dziwna, kurde, no. Jaka to No bo to dziwna jest dziwne. rzecz. Że na PS2 w ogóle ci nie działa, a na PS1 ci wszystko pięknie działa. No, to jest ciekawe. No. No bo twoje PS1 za nic nie odpa PS3 za nic nie odpalisz gier z PS2. No, próbowałem na wszystkich grach. Próbowałem na Resident Evil 4 chociażby, albo God of War 2. Czekaj, Nic nie czekaj. chciało. Na oryginalnych? Tak. Aha. I nic Ej, nie to co chciało jest? opuścić. Postycyma mi zaczęła biec w prawo i wpadłem znowu do kwasu. Ej, co jest? Zazdroszczę mojemu koledze, bo ostatnio miał wycieczkę na tydzień szkolną do Anglii. Ja też chciałbym. I stwierdził po prostu, że w Anglii jest po prostu bosko, że najchętniej by się tam przeprowadził. W sumie się nie dziwię. Chyba mi poziom zrestartowało. No. Ja co mam szczęście, chyba sobie przypadkowo kliknąłem, żeby mi zrestartowało. Ale Mówiłem. w ogóle powiem ci szczerze, co mnie wnerwia w Polsce i w innych krajach, nie licząc Anglii, bo z tego co słyszałem, podobno, bo on ma tam takiego ziomka, co chodzi tam do szkoły angielskiej, podobno słyszałem, że tam w Anglii nie ma takiego czegoś, że nie zdasz. No bo nie ma. No właśnie, i to jest głupie, że w Polsce i w innych praktycznie krajach nie zdasz. W Anglii, a, idziesz dalej. Proste. Proste, no. Jakie cheatery chodzą po kwasie, a ja nie mogę. Cheaterstwo. Anti-cheat. Poproszę anti-cheat. Tutaj, bo tutaj normalnie na flyhackach lecą. Teren czysty, teren czysty. Szkoda, że w tej grze nie ma multiplayera, bo to jest idealna gra taka na multiplayera. Oczywiście ja bym z nikim nie grał, bo forever. Ja szczerze, ja się cieszę, że z nikim nie robię żadnego let's playa multiplayer, ponieważ ja nie za bardzo lubię z kimś grać i nagrywać w międzyczasie. Ponieważ zawsze znajdzie się taka okazja, że będę musiał temu drugiemu dupę ratować. Zawsze tak będzie. Pamiętam Crash of the Titans, gdzie musiałem koledze dupę ratować co 2 sekundy, ponieważ nie wiedział, co robi. Pamiętaj ktoś, jak się w tej grze skakało? Bo teraz by mi się to bardzo przydało, a nie pamiętam, jak to się robi. Czekaj, Góra? Nie. muszę. Selectem nic nie zrobię. O, to ty w tol ciśniesz. Bo przechodzimy całą grę. O, no dobra. Okej, spoko, czemu nie? W ogóle się ostatnio dowiedziałem, że wyszły tej gry sequele. Nowa O. 2 i nowa 3. Niestety tylko na telefony przenośne. Telefony A. przenośne, brawo dla mnie. Bo Pixel to się nazywa komórka. Brock z Wiem, Poka że ty jesteś zacofany, ale proszę cię. Brock z Pokémonów, legenda głosi, że otworzył oczy. To jest dobry mem. Ciekawe, czy Albo potem to. mogę przejść. Nie no, ja Albo pamiętam, to. że jakoś da się skoczyć. Tylko za nic Albo nie pamiętam. słuchaj tego. Brock z Pokémon. Człowiek, który całe życie chodzi spizgany jak świnia. O Jezu. Jakie memy tu są? Jezu, ja Jak tu pierdolę. skakać? Pomocy. Dobra, YOLO. Przeszedłem powietrze. Jestem mistrzem. No, jesteś mistrzem. Ej, tego co już nie zrobię. Nie ma szans. Ej, pomocy. A tak z ciekawości się zapytam, jaka będzie następna gra po tej oto gierce, co robisz na Po PS5? nowie to prawdopodobnie. To właściwie. Nie zastanawiałem się zbytnio, bo to naprawdę jest długa gra. No, nam zajmie jeszcze, nie wiem, z 1-2 PS5, No to spoko. więc. Ja tylko się pytam tak z ciekawości, nie? Ja nie mówię nic. Po prostu tak się z ciekawości pytam.
No nie wiem, może. O, ktoś ogląda, albo to chyba ty. Ciebie wykryło po prostu. Ja oglądam. No, co ciebie wykryło? Kurde, jak tu skakać? Ja muszę właśnie pobrać tego teraz. No, szybko. X-Splita. Kurde, jak tu skakać? Pomocy. Dobrze, że żeś mi przypomniał. Dobra. L? A właśnie L! dzięki za odpowiedź, tak a propos. No wiesz, to tak na szybko pisałem tę odpowiedź, ale starałem się zrobić tak, aby w miarę wszystko było jasne. No, ja mam już i tak konto założone na Hitboxie. No To i coś z to. potem będzie można robić. Rabeć. Okej, teraz znowu Kurde, ale. skoczę. O, a właśnie mi się przypomniało, że następny tydzień będę miał lajtowy. Hurra, bo rekolekcje są. Jej, ja już miałem. Ja będę miał czwartek, piątek. Dwa najgorsze. Nie. Piątek jest najlepszy, co ja pieprzę, kur. PS Czwartek jest piątek jest troszeczkę. najlepszy, panie. Czwartek jest troszeczkę taki sobie, bo przeważnie do 17 w szkole siedzę, bo komputerowe oczywiście ostatnie muszą być. Muszą, powinien się cieszyć. No a w sumie zabawa w Corelu czy w Photoshopie, no to świetna zabawa. Co to jest Najlepsze jest Corel? później, że. Corel Draw to taki coś a la GIMP, tyle że zmodyfikowany. Aha. I powiem ci, że to jest świetny program. Polecam. Wolę GIMP. Jezu, ja już się gubię w GIMPie, a co dopiero w takim Corelu. Ale jest łatwiejszy niż GIMP. Tyle ci mogę powiedzieć. Dobra, bo się zaraz ruszę. Już. Kurde. Nie te drzwi. Brawo dla mnie. I pewnie zaraz umrę. No oczywiście. Babka do mnie mówiła i nie wiedziałem, że mi spada tlen. A tak cię zapytam się tak z ciekawości, ponieważ nigdy się od ciebie o to nie pytałem. Jakiego wolisz Spyro? Jedynkę, dwójkę czy trójkę? Dwójkę i trójkę wolę, ponieważ Bikos taki bardziej otwarty świat mi się wydaje. Że wiesz co, ja ci powiem, że jedynka też jest spoko, ale co mnie troszeczkę denerwuje, to uwalnianie tych wszystkich smoków. To jest dosyć uciążliwe, no ale da się to przeżyć. Słuchaj, nie narzekaj, bo w Spyro dwójce i trójce musisz mieć wszystkie szmaragdy, aby dostać się do do tych bonusowych światów. No wiem, ja tego Spyro jedynkę będę robił na 120% dla prawdziwego endingu. A chyba prawdziwy ending jest po tych świecie smoków. Znaczy, on się dopiero wtedy ujawnia, kiedy zdobędziesz 12 tysięcy dżemów. To tam też trzeba te szmaragdy zdobywać? Tak, ponieważ po pokonaniu tego, no szybko, jak on się nazywał. Kurde, już jego imię. Nasty Gnork, to potem jest pierwsza z Bad Ending, gdzie tam Spyro rozmawia z tymi reporterzami i oni później. I nie, czekaj, później na. Reporterami to się nazywa. Pomidorowa, wymieniasz po Reporterami, no polsku. właśnie. No i później pojawiasz się w tym w świecie Nastiego i potem pojawia się smok, którego już wcześniej uwolniłeś, ale nie wiadomo z jakich przyczyn się znowu zamraża. I później ci opowiada, że jeżeli zdobędziesz całe 12 tysięcy dżemów, znaczy 10 tysięcy dżemów, to wtedy będziesz mógł się tam dostać i tam zdobędziesz resztę. Zdobędziesz resztę, no. Czyli to jest coś na rodzaj jak ten bonus world w Spyro 3. Tak. O I później jest. jest dopiero good ending. Ale to szczerze moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, nie jest trudne. Ale najlepsze jest to. Przygotowałem wszystko, informacje dotyczące usuniętych poziomów Spyro, rzeczy i tak dalej. Nawet jest usunięty soundtrack Spyro 1. Przygotowałem sobie mniej więcej fabułę, żeby nie popełnić żadnych błędów. Napisy przygotowałem, ale się nie przygotowałem, jeżeli chodzi o gameplay, czyli muszę sobie poćwiczyć przed tą grą. I Dziwny to jest zbieg właśnie. okoliczności, bo ja dzisiaj grałem sobie w Spyro A w dwójkę. jakiego? A dwójkę, no. Nie wiem czemu, ale
taka troszeczkę głupia rzecz, co powiem, ale mnie troszeczkę denerwuje tytuł Gateway to the Glimmer, wolę bardziej Riptose Rage. Nie wiem czemu. Ja tam wszystko obojętne, to właściwie jeśli chodzi o Spyro. Mnie najbardziej dziwi to, że tylko pierwszy Spyro się nazywa Spyro the Dragon. No, bo reszta to Spyro 2, Riptose Rage albo Gateway to the Glimmer, No bo co, a Spyro już trójka to... przestaje być smokiem, zostaje wykastrowany, czy co? A trójka to się Year of Dragon. Year of the Dragon. No. I później jest Spyro Enter the Dragonfly. Nie wiem czemu, ale ja nie lubię jakoś tych gier z PS2. Nie wiem, ja bym musiał zagrać w Enter the Dragonfly, żeby się wypowiedzieć, ponieważ nie grałem, więc się nie Powiem wypowiem, ci czy... tyle, najbardziej będziesz miał problemy z A Hero's Tale, ponieważ tam zmienili sterowanie. Jak kwadratem robiłeś, wiesz, ten szturm, a kółkiem dawałeś, wiesz, żeby Spyro ział ogniem, to w Spyro Hero's Tales zmienili to sterowanie, że kwadratem wziąłeś ogniem, a kółkiem robisz szarże. Ała. I to jak? Smutne. To nie fajnie. To się troszeczkę chyba wścieknę. I nawet nie mo I oczywiście nawet nie można sobie tego zmienić w sterowaniu, bo po co? No. Bodajże chyba jeszcze ten skok na główkę jest, chyba też ma zmieniać sterowanie. Rzeczym O innym. Boże, Rzeczym nawet innym. to zmienili? No, co inne musisz klikać, aby. O Jezu. Aby. Aha. Dobra, broń przeładowana. Tutaj wszystko pobrane. Teraz jestem jak taki typowy gracz w CS-a. Jezu. Właśnie nie wiem, czemu mi to przypomina. Jakoś właśnie typu... Czekaj, to mi troszeczkę Dead Space'a przypomina. No bo to jest właśnie tak w typu Dead Space, Halo. No właśnie. Najlepsze jest to, że to jest chyba jedyny shooter, w którym jestem naprawdę dobry. Nie zaliczamy raczej tej Clanka do shooterów. Tutaj proszę mi nie robić jakichś spekulacji, że raczej Clank to jest shooter. A właśnie, ten właśnie PS5 wchodzi w twój, że tak powiem, kanał główny czy na specjalny? Na ten Pixel Stream.pl. Aha, a Jeszcze. szkoda, że nie na twój główny, bo wiesz, mógłbyś nawet zestreamować Ratchet i Clanka. Nie, o Jezus Maria! Ze streamowania Ratchet & Clanka to właśnie byłby problem, ponieważ ja bym to wolał w HD streamować, a niestety nie mam tej wersji Avermedii, która pozwala na streamowanie. A, o kurde. Więc ludzie by narzekali, że na odcinkach mam Toki One HD obraz, a tutaj gówno. No niestety, niektórzy zwracają mocno uwagę na jakość. Co szczerze dla mnie jest troszeczkę głupotą, no bo nie liczy się jakość, tylko to, co komentujący chce nam powiedzieć. No tak, ale jeszcze zauważę, że niektórzy też wolą, aby, kurde, aby streamujący też miał kamerkę. A no, też racja. Ale szykuję coś na to mój super livestream w Prima Aprilis. O, a to nawet będzie w Prima Aprilis, o. I to nie jest żart. Nagrasz na Prima Aprilis Minecrafta. Nie. 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 W ogóle nagrałem już kolejny maraton z Segi i ten, na Ratchet & Clanka. Dzisiaj miałem dalej przesłać Ratchet & Clanka, ale jako już jest PS5, to mój internet prawdopodobnie by wysiadł. A tak przy okazji właśnie widziałem, że Michu ci tam zadał komentarz pod. No, ja mu życzyłem powodzenia z nauką, bo jestem dobrym. Dobrym. Kurde, jakby to powiedzieć, bo można powiedzieć, że dobry jest widz, a jak mam powiedzieć o sobie? To po prostu dobrą osobą, no.
No, Ale jestem tym tutaj już sobą. się Kacpi nie postarał. 10 pytań, Michu zadał 24, a ja tylko 2 pytania. Ale zauważ, że to jest pierwszy komentarz, w którym mnie wyzywa Micha. No, bo już się chyba ogarnął. Ale natomiast pojawił się tutaj Sonic Warrior 2000.pl. No i pierwsze pytanie mnie po prostu rozwaliło. I od razu no homo, no homo, no homo. Czyli po prostu będziesz tak odpowiadał, no homo. Nie no, sam Wiesz, jeszcze Sonic. określiłem, że stary, Sonic to jest mężczyzna, więc tak nie bardzo. No właśnie. No chyba, że tutaj takie powiem, że dosyć głupie stwierdzenie, że może Sonic 2000, Warrior 2000.pl może myśleć, że jesteś dziewczyną. No to wtedy co innego. No tak, tylko wiesz, w Audacity sobie podkręcam, bo nikt nie lubi, jak dziewczyna robi let's play, to tam. To teraz jestem emulowana rozmowa. To teraz mam tutaj taki. Nie syntezator, tylko. Jak to się nazywa? No, zmieniasz mowy i. No, pewnie. Nawet gdybym był dziewczyną, to nie, ponieważ zoofilia nie jest fajna. No w sumie. Pozdro Sonic 06. O, tutaj czy nagrasz Kirby 64? O Jezu. Ja nawet nigdy nie grałem w Kirby 64. A jest do... Powiem ci szczerze, że gra jest dosyć ciekawa. Dosyć słodka. Ja tylko pamiętam, jak grałem w takie flaszówki z Kirby i one mi się bardzo podobały, bo się tam przyjmowały jakieś moce czy coś. W ogóle kiedyś była też kreskówka z Kirby, to chyba nawet na GTX leciało. Co Bar jest śmieszne, bardzo fajna była. dzisiaj leci kreskówka o nazwie Pac-Man. Tak, Pac-Man leci dzisiaj na No. Zigzapie. Czy nie wiem gdzie, na Bumerangu chyba, Na Boże. Teletoon Plus, to już nie ma zigzapa. Aha, dobra. No w każdym razie widziałem i nie wiem. Ja też ten Bardzo. Pac-Man Ghostly Adventures. Nawet powstały dwie gry o tym. Ja tam szczerze wolę Pac-Mana na PSX-a. No, aha, dobra. Chodzi ci o World. No. tak nie ogarniałem przez chwilę. No, szczerze, moim zdaniem to jest spoko seria. Wiesz, jakiego ja wolę Pac-Mana arcade'owego? Nie dziwię się. To jest dopiero sław. Tak, nagrajmy z tego wszyscy let's playa. Tak. Do 256 planszy, gdzie się wszystko zaczyna chrzanić. Gdzie cała gra świruje. No. W ogóle od mojego znajomego się dowiedziałem i to jest, nie wiem, można szczerze zakwalifikować, że to jest prawda, to, że stwierdził, że po prostu Crash miał lepszy start niż Spyro, ale to chyba wiadomo z jakiego powodu, ponieważ Crash wyszedł szybciej niż Spyro. No ale załóżmy, że ktoś nie wiedział o Spyro i o Crashu, że dopiero później sobie kupił PS1 i ma do wyboru. Na przykład rodzice mu dają Crasha i Spyro. Oczywiście to jest niemożliwe, bo swego czasu gry na PS1 na serio były drogie i nie każdy oczywiście miał pieniądze, aby kupować sobie oryginałki, ale załóżmy, że tak się stało. Po 10 minutach grania w Crasha, a Spyro, to założę się, że taki, nie wiem, 6-letnie dziecko by wybrało Spyro. No. Because of poziom trudności. Znaczy też zależy jakiego Crasha, ponieważ tak naprawdę gdy wyszedł Crash Trójka, to już wyszło demo właśnie Spyro 1. No czekaj, jak wyszedł Crash Trójka, to już wyszedł. To dopiero wychodziła beta Spyro 1? Tak, ponieważ w Crashu Trójce możesz pisać kod, gdzie cię przenosi od razu do bety. No tak, ale równie dobrze to po prostu dorzucili, bo tak, bo na przykład w Spyro 3 masz demo z Crasha Basha. No. Jezus Maria, przestań mnie gonić. To jest dosyć Oj! ciekawe. Coś się stało. Pomocy, przerwał mi ekran. Właśnie widzę.
Kamera is not available. O Boże. Coś mi padło. To podłącz. Ale ona jest podłączona. To A, nie wiem. obluzowało się. A, widzisz. Czekaj, teraz powinno być i jest. Bo ogólnie ja mam Dobra. teraz pod takim dziwnym kątem, że to się samo z siebie, wiesz, tak wyciąga. A, no. Więc chwila, może to podłączę od tyłu, to będzie dobrze. Ja ogólnie teraz mam mniej ambitne plany, czyli dosyć dużo kasy uzbierać i sobie kupić na PS Network chociażby całą trylogię Spyro, Jacka i Dextera oraz Ratcheta Gladiator. Działa, jest. No to polecam ci raczej tak Gladiatora, tylko nie oglądaj cutscenek. Bo ci na Przecież wiem serio, jak. bo cię na serio oczy, głowa będzie od tego bolała. Wiem, ponieważ sobie oglądałem na YouTubie cutscenki na PS2 i też widziałem cutscenki na PS3 i wyglądałem tragicznie. Co z tego, że na PS3? Nie no, jakość jest zadowalająca oczywiście oprócz Bugów. zębów Voxa. Ale to przeskakiwanie jest takie męczące. Po prostu bugi graficzne są. No to Tyle. nie jest bug graficzny, to jest po prostu zła optymalizacja cutscenek. No. Więc jak będę robił, to tak właściwie będę miał problemy z robieniem liveplaya Ratcheta Gladiatora, o ile będę robił liveplay z Ratcheta Gladiatora, czyli to najwyższe w świecie to, że cutscenki muszą być z PS2. No, z PS2. Jest, wreszcie ktoś żywy! Ej, siemo Przemek, jak życie? W ogóle weźcie mi powiedz taka. Kurde, sorry. Weźcie mi powiedz taką jedną rzecz, ponieważ mnie to dosyć to dziwi. Czemu na przykład Europa miała inny tytuł Spyro 2, a Ameryka inny? Nie mam zielonego pojęcia. Bo ja tego cały czas nie rozumiem. Czemu Europa ma inny na przykład, a Ameryka inny? To jest naprawdę dziwne trochę. Może, tłumaczenie czy coś? Jakieś słabe. Tak samo jak Ratchet Gladiator w Europie, a w Ameryce Deadlocked. To chyba też będzie coś z tłumaczeniem, bo wszyscy wiedzą, że Ameryka i Europa mają zupełnie w niektórych słowach inne tłumaczenie, więc jakbym, nie wiem, przetłumaczył Deadlocked z amerykańskiej wersji angielskiego, to może by coś wyszło a la Gladiator. No. Ale tam wolę tytuł Gladiator, nie wiem jak ty. Ja również. Siema chłopaki, jak życie? No, wiem, no, zabalowaliśmy trochę na tym statku, ale dobra. Tam już nikt nie został, tylko Maciek tam modlił się. Maciek z klanu. Maciek z klanu modlił się tam, żeby go wreszcie z tego klanu wywalili. Zrobili co? I modlił się, aby go przywrócili, bo nie ma hajsu. Tak, no dobra. Idę w ten las pozbierać grzybów. Siema Andrzej. Co tak pilnujesz tego lasu? Ja tam wkraczam. Jolo. Dobra, teraz prawdopodobnie mi ekran nie przerwie, więc jest okej. A tu zaraz taki myk. Ale się wziąłem ostatnio tak Five Nights at Freddy's 2 remixu uploadowałem, z czego na jeden poświęciłem prawie tydzień roboty. No właśnie widziałem. W sumie spoko muzyczki. Nie narzekam. Tylko mnie od tego twojego najnowszego coś, co stawiłeś właśnie 18, troszeczkę mnie uszy bolały z początku. W sensie od tego Mangul Radio. No. Nie wiem czemu tak z początku mnie zaczęły uszy boleć, ale później przeszło. To sobie posłuchaj oryginalnych odgłosów Mangla. To będziesz po prostu zaskoczony. No, domyślam się, że będę zaskoczony.
Jej. Jej, Team Chaotix zostało dodane do Sonic Runners. O! A to ci ciekawostka. No, bardzo fajnie. Szkoda tylko, że nie ma Sonic Runners. Szkoda. W ogóle w tym miesiącu urodziny obchodzi Knuckles Chaotix. No to świetnie. No, chciałem zrobić z tego powodu jakiś film, ale. Możesz zrobić, mi to nie robi. Ja chętnie zobaczę ten filmik. Nie chciałbym, ponieważ. Wtedy kanonika by została u mnie przerwana, więc. Chociaż może zrobi, bo ponieważ czemu nie? Muszę tylko coś tutaj zrobić. Chwila, moment. W ogóle zaświecę sobie światło. A ja właściwie ogólnie w niedzielę planuję nagrać jakiś krótki, zagrajmy w taki po prostu krótką gierkę podczas tej mojej przerwy. I już chyba wiem, co to będzie za gierka. Ponieważ i tak nikt raczej z moich widzów tu nie wbije, więc mogę ci zdradzić. No. Crash Bandicoot Prototype. To nieźle. Albo nawet i Hugo 1 mogę nagrać jeszcze. Bo czemu by Tylko nie? szkoda, że z Crash Bandicoot Prototype nie możesz ukończyć. A co, jest coś tam ten? No nie chcę ci spoilerować, ale nie można ukończyć Crash Bandicoot Prototype. No ale to takie będzie, nie wiem, powiedzenie coś na temat tej gierki, bądź też, nie wiem, takie krótkie Bo po prostu zagrajmy. ostatni poziom to jest poziom testowy. O! Nie żadna walka z Cortexem czy coś, tylko po prostu poziom tekstowy, bo walka z Cortexem była tak właściwie dodawana jako ostatnia razem z muzyką, etc. No, ale w ogóle prototyp w ogóle nie ma żadnych muzyki, więc wiesz. No tak. Ale no, cóż. Wiem, że Hugo jest dosyć krótką gierką, więc ja bym ją rozwalił szczerze w jeden odcinek, bo tylko 7 poziomów. Siema Janusz. A nie, ty nie jesteś Janusz. Siema Janusz, ale nie, ty jednak nie jesteś Janusz. Bo to był wrogi kosmita, który się podał za Janusza. Nie wiem, może. No i powiedział wprost: siema, jestem Janusz. Chciał mnie oszukać. Kurde, mam nadzieję, że w Ui. końcu ktoś z tej pracy zadzwoni do mnie, żebym w końcu poszedł te rozdawać dalej te ulotki, bo już od tygodnia jestem bez roboty, a kasa się sama nie zarobi. To I mam Polska. jeszcze dopiero 250 zł dopiero mam. No chyba, że się ojciec albo ktoś złoży, to wtedy będę szczęśliwy. Panie, to Polska. Czego się więcej spodziewałeś? No niczego. Właśnie. Dlatego Anglia lepsza. W ogóle dałem cię prawie na połowę, nawet na mniej niż połowę i jesteś głośny prawie jak ja, więc wow. Nie wiem, może mam taki donośny głos. Każdy mi to w sumie mówi, że mam jakiś donośny głos. Ja też To mam donośny nieprawda. głos, ale. Każdy mi mówi, mówię, no, załóżmy, mówię teraz jak teraz mówię, no. I później, ej, czemu ty się drzesz? Ej, no przestań się drzeć. Ja mówię, ale ja się nie drę. Ja za to coś sądzę, że to będzie wina, a raczej dzięki twoim mikrofonowi to będzie. Po No prostu ja masz mam. głośny mikrofon. Mam mikrofon w kamerce, który jest przyczepiony na daszku mojego monitora. No i co z tego? No to masz głośną kamerkę. Ciesz się. Jej. Dobra, teraz tylko szybko wziąć amunicję, bo prawie jej nie mam. Aha, dzięki, że mam amunicję do broni, których akurat nie używam. W ogóle czekaj, od drugiego już mamy wolne, nie? 2 kwiecień, bo jest, to są wielkanocne, co nie? No. A, to dobrze. Bo tak właśnie coś myślałem, że to 2 kwiecień są wielkanocne. Ej! 2,5 miesiąca i wakacje. O kurde. Ej, 1 kwietnia 6 klasa pisze ten sprawdziany, więc życzymy powodzenia. No, to świetnie. Na prima aprilis. Na prima aprilis. Wszyscy zdacie. I to wcale nie jest żart.
No nie no, ja rozumiem, no. Moja siostra ma w ten dzień wolny, ponieważ ona ma gimnazjum z podstawówką łączone, farciarka. Ja muszę niestety do budy iść. Ja nie mogę, a u mnie jest tak, że gimnazjum właśnie nie ma wolnego. Więc ja niestety też muszę iść do I budy. co niestety nie jest żart. Ja tylko, tak jak z moim ziomkiem właśnie z klasy, oczekujemy tylko już na wakacje, bo szczerze, nic ciekawego się w tej szkole nie dzieje oprócz tego, że co nie? Tonę Najlepsze. Le rzeczy trzeba robić. powiem ci tak. Ostatnio, znaczy to ostatnio, to był miesiąc temu. Jolo. Było zebranie z rodzicami i zamiast dowiedzieć się, na przykład mama zamiast dowiedzieć się, jak tam idzie w szkole, to się dowiedziała o osobach niechodzących. Jej. Ponieważ moja Zawsze jakaś klasa. prywatna, zawsze jakaś fajna informacja. Ponieważ moja klasa jest na o krok od rozpadnięcia się, ponieważ 7 osób prawdopodobnie nie zda, a stan klasy mam 27, więc jeżeli dojdzie do 18 albo 19, to mi klasę rozwiązują i idę gdzie indziej. Ojej, smutne. No smutne, ze względu na to, że najlepsze, no wychowawczyni oczywiście się stara niby, nie? Żeby tam oni wszyscy przetrwali, ale mówimy do niej, no ale niech pani się nie stara, ponieważ oni i tak nie przyjdą. A jeden delikwent zamiast na przykład przyjść, no nie wiem, no chociażby na te 4 godziki, to co robi? Przyjeżdża samochodem, przyjeżdża na godzinkę, potem sobie jedzie do domu. Aha, I bardzo mówi, że fajnie, będzie 2 na miał. 10. I mówi, że będzie miał 100% frekwencji. Może się doucza w domu. Nie, nie doucza się, ponieważ on jest zagrożony ze wszystkiego, co jest możliwe w mojej szkole. A w mojej szkole wystarczy tylko chodzić, nic więcej. I zdasz. Fajna szkoła. No, fajne technikum. Nie chciałbym z niego odpaść. Ui. Co jest śmieszne, że w ogóle jeszcze ani razu nie zachorowałem w tym roku, bo w ubiegłym to tylko z parę razy. Nie wiem, jaka to robię, nie pytaj się, że ja nie wiem, czemu nie choruję. Ale może to nawet i lepiej, bo nie lubię chorować, szczerze. Już wolę pomęczyć się te parę godzin w tej szkole i oddychać świeżym powietrzem niż w domu. W domu, ale masz przynajmniej komputer. No tak, gdybym mógł tylko komputer ze sobą zabrać. Wiesz, jest coś takiego jak laptop. No ale ja niestety nie za bardzo przepadam za laptopami. Ja też. Wolę stacjonarne, szczerze. Ja też. Wolę konsole w ogóle. Co ja gadam? No ale komputer też się przydaje, no jakby nie patrzeć, ja przesyłam przez niego filmiki. No ale zauważ, że przez na przykład PS3 też możesz przesłać filmiki. No też mogę z drugiej strony. Może w końcu do tego przywyknę, w końcu będę przesyłał przez PS3 filmiki. Nie polecam. 2 na 10. Serio? Dłużej się przesyła? Może nie dłużej, ale. Ale teraz są Jakoś. też na jakości. Aha. Podczas przesyłania, bo fakt, jak wysyłałem z PS3, to jeszcze wysyłałem filmy z kamery, jak nagrywałem, bo ogólnie jeszcze z mojego czasu pamiętam mojego starego kanału, ale nie dość, że czasami ta usługa jest zamknięta z nie wiadomo jakich przyczyn, to jeszcze później nie wiem. Ja właśnie nie wiem, co się dzieje tam na PS Store. Na tych ich serwerach, bo ja tego w ogóle nie ogarniam, że raz na przykład jest, a potem trwa konwersacja tej usługi. No, wiesz co to są hakerzy. No wiem, już parę razy z tego co słyszałem, już się zhakowali kiedyś. Coś tam mówi. No, whakowali się do. Ja tam nie mam takich zdolności hakerskich i szczerze, może chwała Bogu, ponieważ ja bym wtedy chyba hakował wszystko. To wpisałbyś Nawet. po prostu na PS3 hak Pentagon. Nawet bym zhakował wasze śniadanie. Skakowałbym wasze śniadanie, tyle wygrać. Ale ciekawe, jakby to wyglądało, tak, jesz zhakowane śniadanie. Ej, babcia, ten ser jest coś niedobry. Skąd ty go wzięłaś? A, zhakowany. Skakowałem od jubilera. Zhakować jedzenie, tyle wygrać.
Jak skakujesz jedzenie, to już wygrałeś życie. To już jesteś boss. Ty jesteś niczym Jezus. No. Jestem Bogiem, Bogiem, ja ci to powiem, powiem. Nie znam tej piosenki, znam tylko to. Koniec. No. Czemu nie? You son. W sumie w międzyczasie, kiedy my rozmawiamy, ja sobie u ciebie oglądam Raymana. Nie wiem czemu, tak jakoś mnie wciągnęło. Nagrałem Ratchet, nagrałem Martą z Segi. Teraz wystarczy tylko wziąć się w garść i nagrać kroka. No myślę, że ci się uda, wierzę w to. Tobie się nie uda. Mnie się nie uda. No proszę cię. Panie, jak mnie się nie uda, to komu się uda? Nie wiem. Komuś na pewno. Nikomu. To jest poprawna odpowiedź. A przy okazji Uchiharej zadał mi ciekawe pytania na Facebooku, ponieważ jego jutro nie będzie na live, więc będę miał na co odpowiadać. Z 6 pytań tylko zadał, no ale są w miarę ciekawe. Czy myjesz zęby pastą Colgate? Nie wiem, jak się to pisze. Jak można nie wiedzieć, jak pisać Colgate? Nie, napisał c o l g e i t. Nie, dobrze chyba napisał. Nie. Źle napisał. Widać, że też nie umiesz. Nie pamiętam. Ja przeważnie innej pasty używam, takiej Lidlowej. Ja używam pasty Tales, do. Polecam 2 na 10. Piotr Franczewski. A ze względu na to, że Teizdol? Masz rasizm do Teizdola? Co on ci takiego zrobił? Huchnął na mnie. Nie myję zębów, to ci zrobił? Dlatego nie polecam pasty Tales, do. Teraz kapujesz? No wiem. Nadal nie kapujesz. Ja wiem, o co ci chodzi. Po prostu Teizdol to jest słabiak. Ty nadal nie wiesz, o co mi chodzi. Dlaczego jest taki niezrozumiany przez wszystkich? Nie wiem, Nikt mnie nie rozumie. masz smutny żywot, tyle ci powiem. Jezu, po raz pierwszy w tym pseudo let's playu zabrakło mi amunicji. Ojej. Ale wiem, że na przykład nie zrobię maratonu znowu, ponieważ because of druga i trzecia część. Jezu, skąd wy się bierzecie? Więcej by wasza matka nie miała? Miała ich za mało. Dlatego urodziła więcej. 102 dalmatyńczyki. Weź nie przypominaj, ja do dzisiaj nie wiem, jak ten pies to zrobił. Ty, ten mąż to nie, co niezły kasanowa musi być. Tyle mieć dzieci na karku, o Boże. Z fizjologicznego punktu widzenia to jest chyba niemożliwe. Bo te dzieci miały praktycznie ten sam. Co? Właśnie odkryłem chyba największą. Co? Właśnie chyba zniszczyłem system. Te dzieci przecież miały praktycznie ten sam wiek. Jak to jest Czyli możliwe? urodziły się może w tym samym czasie? Czy tak wychodziły jeden po drugim? No. Jezu, ja właśnie sobie wyobraziłem, jak to musiało wyglądać. Ja sobie nie wyobrażam, jakby człowiek urodził tyle dzieci. Ja bym, jak ja bym miał być ojcem takich dzieci, to ja bym chyba popełnił samobójstwo tego dnia. Gdyby mi się urodziło 102 dzieci, popełniłbym samobójstwo, ale ty kochasz te swoje dzieci, po prostu No byłbyś i do... By... utrzymuj 102 bachory, utrzymuj. I każdy do ciebie, ej, ja chcę co innego, ej, mamo, ej, zrób mi pizzę, ej, ja chcę czarninę, ej, Co to a jest może jest czarnina? zupa? Co? Co to jest czarnina? Zupa z